Kolejne gry z serii Assassin's Creed raczej nie przypadły mi do gustu. Od Black Flag nie ukończyłem żadnego tytułu z tej serii. I szczerze mówiąc, niespecjalnie mi to przeszkadzało. Teraz jednak może to się zmienić. W sumie rozpoczynałem przygodę z każdą z gier z serii Assassin's Creed, które powstały po Black Flag, jednak żadna z nich nie utrzymała mnie w swoich ryzach na tyle długo, by ją ukończyć. Za bardzo rozciągnięte i tracące swój impet zbyt szybko sprawiały, że nie chciało mi się w nie po prostu grać. Powodów tego stanu jest naprawdę wiele i opisanie lub też omówienie ich wszystkich to temat na oddzielny materiał. Niemniej jednak Assassin's Creed Valhalla stanowi światełko w tunelu. Po 40 godzinach gry dalej chcę wracać do tego świata i wiem, że jestem tak naprawdę dopiero w połowie. Myślę także, że jest to wreszcie dobry moment na stworzenie recenzji. Materiał powstał na bazie wersji gry na PlayStation 5. Od razu uprzedzam, że Odyssey nie ukończyłem, chociaż spędziłem w niej naprawdę wiele godzin. Dlatego też sporo tematów poruszanych w Valhalla nie ma dla mnie większego sensu. Niemniej jednak główna oś fabuły stanowi raczej oddzielną historię i jako osoba, która nie zna poprzednich części w całości, nie mam problemu w jej zrozumieniu. W Assassin's Creed Valhalla wcielamy się w postać Eivor, Normankę, która wraz ze swoim przyjacielem Sigurdem postanawia wyruszyć do Anglii, by założyć tam osadę i rozpocząć ze swoim klanem nowe życie. Fabuła będzie opierać się głównie na zdobywaniu sojuszników oraz zwiedzaniu obszernego świata gry. Mapa jest podzielona na różne prowincje lub też hrabstwa i naszym celem będzie ich odkrywanie, zdobywanie przyjaciół oraz wykonywanie wielu zadań fabularnych. Przedstawiłem to bardzo enigmatycznie, gdyż nie chcę za wiele spoilerować, ale mogę powiedzieć jedno. Fabuła w Assassin's Creed Valhalla jest naprawdę wciągająca i bardzo ciekawa. Poznamy wiele fantastycznych i dobrze napisanych postaci, nieraz znanych z kart historii lub też nawet z popularnego serialu Wikingowie. I jeżeli oglądaliście ten serial, to na pewno będziecie cieszyć się jak dzieci, kiedy spotkacie parę postaci. I tutaj drobne oczko dla fanów seriali, na pewno będziecie też mocno zaskoczeni, ale cichosza, bez spoilerów. Najciekawszą jednak postacią jest sama Eivor. Na początku zabawy będziemy mogli wybrać, czy gramy kobietą, czy też mężczyzną. Jest także i trzecia opcja, czyli wybór animusa. W ten sposób gra w strategicznych momentach będzie zmieniać płeć, by przedstawić więcej elementów fabuły zależnych właśnie od tego elementu. Ale w gruncie rzeczy przez znaczną część gry grałem jako kobieta Eivor. I muszę powiedzieć, że jest to kobieta z charakterem. Cechująca się wielką odwagą, ciętym językiem oraz mądrością. Drugą główną postacią, a właściwie elementem, który będzie nam towarzyszyć przez znaczną część gry, jest osada, którą będziemy mogli rozbudowywać. Tam też będziemy wracać między kolejnymi dużymi misjami fabularnymi, ulepszać sprzęt Eivor, czy też wykonywać jedną z dziesiątek innych rzeczy, które będą się odblokowywać w miarę rozwoju osady, takich jak na przykład łowienie ryb albo ulepszanie łodzi. Im dalej będziemy się rozwijać w grze, tym osada będzie bardziej żyła. Pojawią się nowe budynki, kupcy, więcej ludzi i to nie tylko wojowników z klanu Kruka, którzy będą się krzątać po mieście i zajmować swoimi sprawami. Osada w Assassin's Creed Valhalla żyje swoim życiem i spełnia swoje zadanie bezpiecznej ostoi, a dodatkowo pogłębia imersję w zabawie i naszą więź ze światem gry. Sama rozgrywka będzie się opierać na tym samym, tak mniej więcej co w Assassin's Creed Odyssey. Będziemy więc zwiedzać bardzo duży świat gry, odkrywać kolejne kropki i zdobywać skarby. Długo by opisywać wszystkie te elementy, ale jest ich naprawdę bardzo dużo. I odkrycie tego wszystkiego to zabawa, tak na moje oko, na około 70 do nawet 100 godzin gry. I po 40 godzinach zabawy muszę powiedzieć, że rozgrywka nie jest ani trochę powtarzalna, jak to miałem wrażenie w poprzedniej części. Anglia skrywa wiele tajemnic, zadania dodatkowe są krótkie i bardzo sprytnie zaprojektowane oraz ciekawe, wymagające od nas jednorazowej jakiejś czynności, wykazania się sprytem lub zmysłem obserwacji, przez co nie musimy biegać po całej mapie w poszukiwaniu rozwiązania. Przynajmniej w większości przypadków. Są niestety od tego wyjątki. Każda mapa posiada swój poziom, który mniej więcej pokazuje, czy Eivor da sobie radę na tym terenie. Problem jest jednak taki, że zdarza się, i to wcale nierzadko, że na danym terenie znajduje się kropka,
której nie będziemy w stanie odkryć, gdyż wiązać się to może z, na przykład z walką z przeciwnikiem 80 poziomów silniejszym od nas. Dokładnie, jeżeli chcecie odkryć wszystko, czeka was backtracking i ponowne zwiedzanie wcześniej odkrytych terenów. Szkoda, że twórcy nie zdecydowali się przenieść tych bossów na tereny o odpowiednim poziomie trudności. Innym mankamentem, który mnie zirytował, to nieraz zamknięte skarby czy też inne elementy, których odkrycie będzie wymagało od nas popchania fabuły do przodu. Było to denerwujące, gdyż chciałem po prostu zamykać kolejne tereny, kiedy je skończę, a gra ode mnie wymagała ciągłego powrotu na nie. Najfajniejszym elementem gry jest rajdowanie. Otóż kiedy płyniemy sobie rzekami naszym drakarem wraz z załogą, możemy trafić na obozy bandytów, angielskich żołnierzy lub też klasztory. Eivor może wtedy wydać rozkaz rajdu. Nasz drakar przybija do brzegu i przy fantastycznej muzyce uciekających cywilach oraz dźwięku rogu wzywającego do walki ruszamy plądrować. Klasztory są tutaj szczególnie istotne, gdyż większość surowców potrzebnych do ulepszania osady pozyskamy tylko z nich. Następuje więc walka z obrońcami i próba dostania się do strzeżonych skarbów. To właśnie rajdowanie najbardziej przypadło mi do gustu w Assassin's Creed Valhalla. Niestety jednak walka jest bardzo prosta, nawet na wyższych poziomach trudności. Wrogów jest wielu, a my będziemy przebijać się przez nich jak przez masło, zwłaszcza kiedy pozyskamy parę naprawdę solidnych umiejętności. Walka w grze bardzo mi się podobała, ale nie mogę powiedzieć, że sprawiała mi jakąś większą satysfakcję. Tutaj nie ma walk na poziomie trudności Dark Souls, kiedy wiecie, po długich próbach walki z jakimś bossem nagle nam się udaje i my jesteśmy w pełni zadowoleni z siebie. Sam jednak świat gry z drugiej strony nie jest tak ciekawy jak w Odyssei. Dominują ciemniejsze barwy, bardziej szarawe, krajobraz jest żmudny i trochę smutny. Wszystkie wioski i osady wyglądają mniej więcej podobnie. Brakuje także jakiegoś fajnego kopa estetycznego, który dostawaliśmy w Odysei dzięki wszelkiej maści, monumentalnym ruinom, czy też antycznym zabytkom i budowlom. Anglia jest po prostu przy tym wszystkim nudna. Eivor w trakcie gry będzie zdobywała poziomy doświadczenia, które bezpośrednio wpływają na jej siłę, umiejętności, wykorzystanie sprzętu itd. Ten system został znacznie udoskonalony w porównaniu do Odyssei i wreszcie nie będziemy musieli zmieniać dziesiątku przedmiotów, tylko żeby zdobyć wyższy poziom. Szczerze mówiąc, tutaj bardzo bym chciał, żeby ten sam system się pojawił w Destiny 2, ale to już temat na inny materiał. Tutaj przedmioty są zawsze stałe, znajdujemy je w trakcie gry i możemy jedynie ulepszać lub wymieniać, kiedy chcemy zmienić nasz styl zabawy, a nie w momencie, kiedy znajdziemy sprzęt o wyższym poziomie mocy. Poziom postaci wynika więc w największym stopniu od poziomu Eivor. W ten właśnie sposób przez większość gry biegałem w jednym pancerzu, na początku dlatego, gdyż nie znalazłem innego, a potem dalej go nie zdejmowałem, ponieważ po prostu był dobry i podobało mi się, jak Eivor w nim wygląda. Punkty umiejętności przeznaczamy na jedno z trzech drzewek podzielonych na walkę wręcz, łucznictwo i skradanie. W praktyce jednak rozwój postaci jest dowolny, ponieważ poziomów zdobędziemy naprawdę dużo i nie zabraknie nam punktów, by zdobyć wszystkie przydatne umiejętności ze wszystkich drzewek. No i w każdej chwili możemy zresetować drzewko umiejętności. Przy okazji, samo skradanie w Assassin's Creed Valhalla jest skrajnie nieprzydatne. Gra daje nam przez większość czasu wybór, czy chcemy załatwić sprawę po cichu, czy też walczyć jak prawdziwy wiking. Walki są jednak proste, więc osobiście zawsze wybierałem tę drugą opcję. Parę razy próbowałem się skradać, ale kiedy wróg mnie odkrywał, to po prostu olewałem sprawę i zaczynałem rzeź. A czasami możemy nawet wezwać i naszą załogę na pomoc, więc robi się jeszcze ciekawiej. Bardzo mało jest jednak asasyna w Valhalla. Ostatnie, co mogę zarzucić dla Assassin's Creed Valhalla, są dziesiątki błędów, które są nawet parę tygodni po premierze. Szczególnie dotyczy to konia, który lubi się zaciąć albo kiedy tracimy nad nim bez większego sensu kontrolę. Parę razy jednak pojawiły się i inne głupie elementy, jak znikający wrogowie czy też teleportujący się przeciwnicy. Są to jednak niewielkie błędy i na dłuższą metę nie psują nam zabawy, a ta jest w Assassin's Creed Valhalla przednia. Spodziewałem się, że grę zostawię po paru godzinach zabawy, ale kurde się wciągnąłem i chcę więcej. Eivor jest świetną postacią, rajdowanie jest wspaniałym doświadczeniem, a fabuła jest angażująca. Do tego bardzo ładna grafika na PlayStation 5 oraz świetne udźwiękowienie.
Po 40 godzinach zabawy chce grać dalej i nie czuje znużenia tytułem. Rzadko się to zdarza i to właśnie największa rekomendacja, żeby dać szansę dla Assassin's Creed Valhalla. Gorąco polecam. Dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie, że do Valhalla będziemy wracać regularnie jeszcze na naszym kanale Twitch, przynajmniej przez jakiś czas. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. Wpadnijcie koniecznie, zostawcie followa i przy następnym live przywitajcie się, no nie? Powiedzcie cześć, co was słychać, no nie? I chętnie z wami porozmawiam. Dziękuję, że jeszcze raz, że oglądaliście i słyszymy się w następnym odcinku lub też recenzji, w zależności, które materiały będziecie chcieli obejrzeć.